No witajcie ponownie. Dalej szwendamy się po Wiączyniu. A teraz jesteśmy przy cmentarzu ewangelickim. O, tutaj tradycyjnie kamienie. Piękna brama jeszcze zachowana całkiem. Nawet się otwiera. Ceglane ogrodzenie. Nie. Tutaj mamy krzyż. O, jeszcze jakie piękne kwiatki ozdobne. Dobra. No, komary to nas chyba tutaj dzisiaj zjedzą. Tutaj mamy ogrodzenie. No i tu już widać. O, tutaj widać sporawę te grobowce były. Te grobowce to piwnice. Piwnice. Masz tablicę jeszcze. O kurczę. Wiecie co, aż muszę latareczkę wyjąć, bo kamera tego nie ujmie. Normalnie mamy piwnicę. Kurczę, jakbym wiedział, to bym naświetlać jeszcze. Ale jaka piękna płyta jest. O, sklepienie. Coś pięknego. No ale niestety już też podejrzewam, że samo z siebie się nie zawaliło. Nie ma się co oszukiwać. Tutaj mamy jeszcze resztki żelastwa wycięte. No wiadomo, złomiarze. Tu mamy jeszcze jakąś płytę nagromną. No jest tego tutaj bardzo dużo. O, tam widzę, sporo jeszcze tych nagrobków stoi. O, tu już się płot zawalił. O, to naprawdę sporawy ten cmentarz i nawet w porównaniu do innych całkiem dobrze zachowany. O, tutaj widzę nawet jakieś znicze chyba jeszcze są. Czyli ktoś jednak pamięta. No, tu mamy napisy na płytach. No. Tutaj są właśnie płyty powywalane. O, tutaj leży płyta jedna, druga. Po prostu podostawały nóg. Bo mówi, że to jeszcze kiedyś normalnie stało. Tak. Patrzcie, wszystko powywalane. To się w głowie nie mieści. No niestety. Tutaj cytując kulawą eksplorację. Ojejku, patrzcie ten jaki piękny nagrobek wywalony. Kulawą eksplorację, że nawet po śmierci nie zaznają spokoju. Patrzcie, coś pięknego. Te ozdobienia. To jest grób dziecinny. Nie, zobacz. To nie jest grób dziecinny. Napisy też są. I właśnie tutaj na tym grobie jest znicz, że ktoś jeszcze pamięta. No jakby tutaj dobrze popatrzył, to by jeszcze... Ale no kurde, zobaczcie jak to pięknie wygląda nawet to zdobienie. Tu jest jeszcze jakiś napis, tak samo. Kurde, ale zobaczcie tutaj te ozdóbki, jakie są piękne. Tutaj na tym. Zobaczcie, jakieś krzyżyki, nie krzyżyki. Kurczę, dosłownie jak żydowskie macewy. Nie, to nie są. No nie, no to jest na pewno niemiecki, bo to ewangelicki jest, ale... Erderstein. No ciężko rozczytać, niestety. Jednak lata też robią swoje. Ale no kurczę, coś pięknego. Szkoda, że... wszystko jest porozwalane. O, tutaj następne powywracane pomniki. Wszystkie po kolei z kopa dostały, zobaczcie, to jest... No.
Tak, ale ten, znaczy tutaj jest leży, to jest normalny grób leżący, a tutaj, przepraszam, rozbita tablica. Tak, ale jest mały grobek ewidentnie. I tak samo tam jest malutki grobek. O, tutaj jeszcze jakieś też... Zobaczmy. Napisy pozostawały, ale oczywiście to jest nagrobek też wywrócony. Też, o, tu jeszcze, zobaczcie, nawet jakaś zabawka jest. I to w sumie jakiś wagonik kolejowy dość nowy. Znicze. Czyli, że w sumie tutaj też mogło dziecko leżeć, skoro zabawka. Nie. A tam jest jakaś studnia. No ale tutaj ewidentnie, no wszystkie te nagrobki są powywracane. O, tutaj widać płyta leży. No mówię, no wszystko jest porozbijane. Poprzewracane, porozbijane. O, tutaj była jakaś płyta. To jest normalnie dziura wybita. O, zobaczcie to. Wszystko dosłownie powywracane. O, tu jest coś jeszcze, nawet lodz, czyli łódź. Fiebiger, łódź. To podejrzewam, że pomnikarz. Tak, tutaj też jest. O, i to też jest ta sama firma. Czyli, że ta firma stawiała nagrobki tutaj, na tym cmentarzu. Widzieliście, panowie? Tam na tych nagrobkach jest jeszcze nazwa firmy, która produkowała te nagrobki. Właśnie oni bardzo często z boku stawiali. Zresztą nawet tam na tym z pierwszej wojny światowej cmentarzu widzieliście, że na przykład Scheiblerowie byli fundatorami. I też właśnie są te inskrypcje tam umieszczone. Dobra, ja jeszcze idę sobie tam do... No wszystko poniszczone, no niestety. Idę sobie do tej studni. Bo tak jak widzicie, że nagrobki to już jest widok nędzy i rozpaczy, że to wszystko jest tak powywalane. No to tylko już wszystko pozasypywane. No wiadomo, też i względy bezpieczeństwa. No tu jeszcze są nagrobki. Dobra, na razie to wszystko w tym miejscu. Podejrzewam, że już to będzie na dzisiejszą wyprawę. Wszystko. Także cóż mogę powiedzieć? Zapraszam do następnego.